Malina, aleś ty nam dzisiaj zaimponowała. Super w przyjęciu, niewiele brakło do 50% w ataku, ale zagrała cała drużyna, prawda? Mogę do mikrofonu? Możesz. No tak, zdecydowanie. Tutaj myślę, że jest szczególnie w tych końcowych meczach nie ciężko, żeby wygrywały jednostki. To już trzeba pokazać jakby zespołowość i to, który zespół lepiej będzie działał w kolektywie. I mam wrażenie, że nam się to udało. Oczywiście tutaj Valentina przodowała, jeżeli chodzi o zdobycz punktowe. Ale myślę, że każdy w tym meczu dołożył w pewnym momencie cegiełkę do tej wygranej. Teraz trzeba zrobić ostatni krok, ale będzie to chyba najtrudniejszy krok w całej tej serii. Tak, na pewno będzie to najtrudniejszy krok z tego względu, że będzie to już trzeci mecz w krótkim odstępie czasu. I na pewno te emocjonujące pojedynki, bo zawsze derbowe pojedynki są takie, gdzieś tam mogą dawać się we znaki. Natomiast myślę, że postaramy się gdzieś to jeszcze na ten kolejny jeden mecz odsunąć na bok i jeszcze raz zagrać bardzo dobrą swoją siatkówkę i po prostu zamknąć tą rywalizację w trzech meczach. Kama, 5 bloków, 0% w przyjęciu, czyli generalnie tak jak powinno być, prawda? Dziwne pytanie, nie wiem jak na nie odpowiedzieć. Przede wszystkim cieszy zwycięstwo. Myślę, że statystyki statystykami, ale wiadomo, że najważniejsze jest to, jak gra cały zespół i czy to przynosi rezultaty w wyniku. A właśnie taki rezultat osiągnęłyśmy. Mamy 2 zwycięstwa po swojej stronie i w niedzielę kolejne spotkanie. Dzisiaj parę razy podaliśmy rękę budowlanym, one zresztą nam też, ale widać, że w tych meczach najważniejszych ta drużyna się naprawdę fajnie buduje. Tak, to prawda. W ogóle mecz bardzo ciężki, taki troszeczkę jakby bez emocji. Ciężko było nam pobudzać się cały czas do pełnej aktywności i myślę, że to spowodowało, że nas trochę dziewczyny uśpiły w tym trzecim secie, gdzie my zaczęłyśmy troszeczkę popełniać błędy. Ale myślę, że też cały mecz pod naszą kontrolą i naprawdę widać to, że czujemy się ze sobą dobrze. Cieszę się, że cała drużyna gra, że cała drużyna jest cały czas gotowa do tego, żeby podnosić ten poziom na boisku. Co zrobić, żeby w niedzielę zakończyć sezon? Wygrać.